Jest piękna, słoneczna pogoda. Jestem w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie i tutaj się okazuje, że dziewczyny się malują. Zaraz zapytamy, do czego się malują i dlaczego postanowiły spędzić w murach teatru taką piękną pogodę, zamiast po prostu pójść na zewnątrz. Dziewczyny, co robicie? Właśnie jestem w trakcie makijażu. Mamy próbne makijaże na spektakl, który będziemy grały, dlatego tutaj się zgromadziliśmy wszyscy od rana. Jesteś zwycięzczynią? Co, jaką rolę grasz? Gram bardzo trudną rolę, wydaje mi się, ponieważ gram rolę Violi. Viola jest osobą, która ma o sobie bardzo wysokie mniemanie. Uważa się za najlepszą, ale tak naprawdę mam dużo kompleksów, które chcę ukryć. I ma też najlepszego chłopaka w szkole pod względem tańca i jednak to nie jest jakby taki związek na podstawie jakby miłości, tylko bardziej tego, że oni są popularni oboje i wszyscy im zazdroszą tej popularności. Czy trudno jest zrobić makijaż? Jaki to będzie makijaż dla Violi? To musi być na pewno makijaż mocny, zdecydowany, właśnie oddający charakter głównej postaci. A czy trudno? Na pewno to jest wyzwanie duże, bo to jest jednak do spektaklu, musi być wszystko mocne, wyrazić to, żeby było dobrze widać. Dziewczyny grają rolę po prostu takich liderek, więc jeżeli chodzi o konturowanie twarzy, na pewno musi być mocne, muszą być takie mocne, wyraziste rysy kobiece. Jak na razie to są próbne makijaże, więc tu jeszcze idziemy z delikatnością, sprawdzamy, jak zachowują się kosmetyki na scenie, jak to będzie wszystko widoczne z miejsc publiki, a na premierze zaprezentujemy już coś, co będzie właśnie takie naprawdę szałowe, coś, co będzie robiło wow na tej scenie i będzie niesamowicie zapamiętane. Ty grasz też rolę Jaro, tak? Tak, dokładnie. Trudno jest się przygotować do całego przedsięwzięcia i do twojej roli? Trudno, bardzo trudno. Jest mega dużo tekstu, plus szkoła, plus jeszcze inne jakieś zajęcia. Naprawdę tego jest wszystkiego dużo, żeby to ogarnąć wszystko. A rodzice ci pozwolili? No, wspierają mnie w tym, za co im też bardzo serdecznie dziękuję, że mają też cierpliwość wszystko. A jak w ogóle współpraca z reżyserami, z instruktorami i z choreografami i w ogóle ze wszystkimi? Cudownie jest, naprawdę. To ile oni mają cierpliwości, pogody ducha, to jest niezwykłe, naprawdę. Wielki szacun dla nich. Mam teraz przyjemność rozmowy z reżyserami, tak? Zgadza się? Główny reżyser. Jak główny? Główny. A tam kto główny? Dobra, ja jestem główny, w takim główny razie... Tak, co to w ogóle za przedsięwzięcie? Dlaczego zabroniliście młodzieży wyjść na świeże powietrze, na słońce, sobota, dzień wolny, a wy ich tutaj trzymacie i dlaczego tak jest? Bo przygotowujemy musical i próby już muszą się odbywać w teatrze, także już ćwiczymy w prawdziwych takich warunkach artystycznych, żeby dzieci się oswajały z miejscem, gdzie będą występowały. I Dawid Bawor jest odpowiedzialny, rozumiem, za taniec w tym przedsięwzięciu. No właśnie nie tylko. Dawid, poza tym, że jest świetnym tancerzem i robi super choreografię w musicalu Zwycięzcy, to także reżyseruje ze mną ten spektakl. No bo jest wszechstronny, analizuje scenariusz, tak, przeczytaliśmy ostatnio nawet tak, razem. Zdarzyło mi się przeczytać scenariusz, także zapoznałem się. Także... Tak. Czyli Sebastian Chmiel, reżyser jeden, Dawid Bawor, reżyser jeden, bo Reżyserów dwóch. Za co ty głównie odpowiadasz, Sebastianie? Ojej, no ja odpowiadam pewno za całość, no. Ktoś musi być odpowiedzialny za wszystko. Ktoś musi tutaj gdyby kręcić tą machiną Seba nas pilnuje. No ja pilnuję. Dlaczego jesteście na biało? Może zacznę od tego. Bo jesteśmy w grupie baletowej i udajemy na przykład tutaj w tej grupie, że chcemy tańczyć hip-hop i że tak od niechcenia ten balet. My chcemy tańczyć hip-hop, a balet jest właśnie od niechcenia, ponieważ nas rodzice zapisali do klasy baletowej i po prostu wbrew naszej woli. To jest twój pierwszy występ? W musicalu tak, ale dużo razy już byłem na scenie, coś śpiewałem na przykład, albo tańczyłem, albo grałem. No i my gramy grupę na początku baletową, bo nas mamy zapisały do klasy baletowej, ale my to nie chcemy i potem się jakby zmienimy na grupę hip-hopową. Dobrze, to idziemy zobaczyć, co się dalej dzieje. Widzę jakieś następne osoby, które na pewno grają w spektaklu, w tym musicalu. Dlaczego na czerwono jesteście ubrane i co to ma znaczyć w ogóle? No to jest ogólnie, mamy taki strój, bo jesteśmy grupą hip-hopową. Będziemy rapować. Będziemy rapować na żywo. Naszym jakby przewodniczącym grupy jest Jaro, chłopak Violi. A możecie pokazać jakiś gest teraz, który będziecie wykonywać w pełnej krasie tam na scenie? Big bang. Yo. Tam jakiś wychylił się człowiek też w czerwonym. O, to prosimy choreografa. Nie choreograf.
proszę opowiedzieć, co się tutaj dzieje i dlaczego dziewczyny tak entuzjastycznie podchodzą do wszystkiego. Przygotowujemy się pod musical. Tak jak widzicie, przebrania już są. Są ubrane do choreografii hip-hopowej, czyli Big Bang, tak dziewczyny? Zgadza się? No. Przygotowane przez Dorotę Brychtę choreografię. Ja przygotowuję inne też jakby grupy. Też te dziewczyny tańczą u mnie niektóre cheerleaderki, bo też jest choreografa cheerleaderek. No i powoli przygotowujemy się, wchodzimy na scenę za niedługo, będzie muzyka, stroje muszą być i zobaczymy, czy będziemy się w tym dobrze tańczyć, czy nie. Więc już wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Więc ja myślę, że dadzą radę, co nie? Proszę przekrzyczeć burzę. Słuchajcie. Słyszę! Co to za... Stoi przed nami. Stoi przed nami. Big Bang, Big Bang! A co ty tu robisz w tym kąciku? Oczekuję, aż nadejdzie moja kolej, żeby przećwiczyć rolę moją mówioną. A jaką masz rolę? Jestem nauczycielem. Jestem raczej nauczycielem wychowawcą. Nie jest raczej dopowiedziane, jakiego przedmiotu uczę. Bardziej nauczycielem, wychowawcą. Tak. I zachęcasz młodzież do wzięcia udziału w spektaklu, tak? Czy jaka jest twoja rola? Tak, zachęcam. Zachęcam także, jakby pokazuję im, że nie ma jakby granic, jeśli chodzi o pokazywanie talentów, że mogą pełnosprawni i niepełnosprawni mogą tutaj się uczyć, mogą tutaj rozwijać swoje talenty. Bo spektakl dotyczy tego zagadnienia integracji. To jest na pewno przedstawienie, które pokazuje, że mimo tego, że mamy jakieś tam problemy, że może nie czujemy się na tyle mocni, żeby robić coś, to warto próbować, bo na pewno, jeżeli się do tego odpowiednio przyłożymy, jeżeli będziemy pracować na tym, to się uda. Czyny, wy gracie osobę niepełnosprawną. To jest Marysia, która była tancerką, ale niestety los sprawił, że nie może robić tego, co kocha. Trudno jest zagrać osobę niepełnosprawną? Jest to trudna rola, bo trzeba się wcielić w tą osobę. Trudno tak odwzorować dokładnie, co czuje taka osoba, jeśli tego sami nie przeżyliśmy. No ale się staramy. A czy można powiedzieć, że granie osoby niepełnosprawnej i zmiana tej perspektywy z pełnosprawności na niepełnosprawność czegoś was nauczyły? Myślę, że tak. Myślę, że nie przejmowania się takimi jakimiś małymi problemami, bo w porównaniu do problemów takiej osoby właśnie niepełnosprawnej, to nie są w ogóle żadne problemy. Jaką masz rolę tutaj, na tej scenie? Ja gram Olę, tak samo z Kają. Ja też. To jest jakby... jak jest dziecięca rola, to jest taka główna dziecięca rola, można powiedzieć. Główna dziecięca rola, która... No ona jest jakby... Ola to jest taka główna bohaterka dziecięca, jest młodszą siostrą Ani. A Ania jest przy liderkach. A chciałybyście być w przyszłości aktorkami albo osobami, które tańczą na scenie? Tak. A jakie role chciałabyś mieć? Albo takie bardziej taniec, a ja bardziej właśnie śpiew i aktorstwo. Ja bardzo lubię tańczyć i śpiewać i bardzo lubię pana Mikołaja, bo robi bardzo fajne choreografie. Tak? Ja też bardzo lubię pana Mikołaja i lubię wszystko tutaj robić w tym teatrze. Jedna choreografia nazywa się Kul i Spoko, którą ja bardzo lubię. Jak się nazywa? Kul i Spoko. A. Ja tak samo jak Natalia, bo już prawie całe Despacito nawet umiem zaśpiewać. No to spróbuj. Tylko muszę mieć muzykę. Wyobraź sobie, że jest muzyka w twojej głowie. Taki mały fragment, prosimy. Aj. Fonsi, chua. O, on lo, on lo, o, eje te tereta. Fonsi, se me sera te murato miron to te. Te boke valato kivo, kivo, chua. Zawsze chciałem być w reżyserce. Dużo tutaj jest przycisków. Mam nadzieję, że jak zrobię tak trochę do góry, to nic się nie dzieje. Albo już może dam jednak na dół. Będzie lepiej słyszeć wszystko. Pan jest odpowiedzialny za muzykę. Poniekąd tak. Bardziej za ten suwak. Magiczny. Aha, za magiczny suwak, który konkretnie? Puszczam muzykę. Jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki miały odpowiedni podkład muzyczny. A co to jest za muzyka?
Muzykę napisał pan Mateusz Walach, to jest kompozytor, współpracuje z teatrem w Chorzowie. Momencik, puszczam muzykę. O tak, jesteśmy w trakcie pracy, przeszkadzamy. O, i ten suwak, a mogę ja trochę? No, śmiało. Do góry? Odważnie. O, słychać, nawet ja słyszę. A, jednak ciszej, dobrze. Jeszcze raz proszę. Sobotę 23. Oczywiście, premiera jest 23 w sobotę o godzinie 14 i 18, natomiast spektakle przedpremierowe są 20 i 21 czerwca tutaj na deskach teatru w Cieszynie. A zalążki już będzie można zobaczyć także na Święcie Trzech Braci, bo też się zaprezentujemy. 17 czerwca w niedzielę na wielkiej scenie fragmenciki małe musicalu, no bo nie da się pokazać całości na scenie plenerowej.